Magda Żakowska, dzień dobry. Także w najbliższych godzinach nad wschodnie regiony popłynie ciepłe, a nad zachodnie chłodniejsze powietrze. W nocy zachmurzenie duże utrzyma się na zachodzie i na północy. Tu miejscami może popadać deszcz. Opady deszczu także na Podkarpaciu. Poza tymi regionami zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach na zachodzie, północy i w górach od 14 do 12 stopni, w pozostałych regionach cieplej od 17 do 15. Wiać będzie z kierunków zmiennych, słabo i umiarkowanie. Jutro największe zachmurzenie utrzyma się na zachodzie, północy i w centrum. W pasie od Warmii i Mazur przez centrum po Śląsk miejscami opady deszczu. Na termometrach jutro od 18 stopni na ziemi lubuskiej do 28 na Lubelszczyźnie. Wiać będzie z południowego zachodu umiarkowanie. A w regionie w najbliższych godzinach i w pierwszej części nocy niewiele przejaśnień. W dalszej części na północy słabe opady deszczu. Ciepło 16-17 stopni. Wiać będzie umiarkowanie z kierunków zmiennych. Jutro od rana zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami może też padać deszcz. Przed południem opady na północy, a po południu na krańcach wschodnich. Na termometrach jutro od 19 stopni w Bydgoszczy do 21 we Włocławku. Na barometrach wahania ciśnienia. W poniedziałek przed południem deszcz, a po południu przejaśnienia. Nie zmieni się temperatura, będzie od 19 do 21 stopni. We wtorek chwilami intensywne opady. Po ciepłej nocy w dzień do 16 stopni. W środę opady głównie w zachodniej części regionu. Na termometrach do 19 stopni. Przy tak dużej zmienności pogody warto zapoznać się z kolejną prognozą, a ta już po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam.